Cześć, z tej strony Filip Kopi, ze mną Tomek Prygiel. Pokażemy Wam dzisiaj specjalnie dla BJJ Fanatics dojście do Izgardy, a następnie zajście za plecy. Zaczynamy w pozycji motylej gardy. Mocno podchodzę pod mojego przeciwnika. Rękami tu pod pachy, a dłonie zamykam na jego barkach, ściągając go tutaj do mnie w dół, żeby mieć lepszą kontrolę. Teraz zaciągam go, kładąc się plecami na matę. O! Teraz zależy mi, żeby moja ręka od razu powędrowała pod jego nogę. Potrzebuję teraz sobie zrobić więcej przestrzeni. Zatem moja ręka po przeciwległej stronie wędruje pod jego pachę. Odpycham go, a druga ręka idzie pod nogę. Ok. Jestem w X-gardzie. Mocno tu kontroluję nogę, rzepkę zaciągam na zewnątrz. Bardzo często zdarza się, że mój przeciwnik będzie tutaj wyciskał mnie kolana. O właśnie. Teraz moja ręka idzie za jego udo i łapię tu za materiał góry kimono. Drugą łapię za anogatkę. Te chwyty dają mi bardzo dobrą kontrolę. Teraz dużo łatwiej będzie mi go przesunąć po to, żeby zajść za jego plecy. Podnoszę, wyrzucam za siebie. Teraz noga, która jest na dole, skręcam biodra i wędruję pod jego kolano. Dalej trzymam materiał od kimona, druga ręka wędruje na pas. Ściągam jego biodra w dół i wyrzucam nogę. Łapię seatbelt i zajmuję plecy przeciwnika.